Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Shade, a to kolejny odcinek Resident Evil 5. Pomyślmy, co tu może się przydać. Może dam kamizelkę do walki Szewie. Dodatkowo jeszcze amunicja. No i to chyba tyle będzie. Dobra, idziemy dalej. Co tu można kupić? Granatnik. Pociski wybuchowe, kwasowe, błyskowe. No, z tego nie będę korzystał. Kolejny etap gry. Dalej przedzieramy się przez ruiny. Zbierając po drodze, co się da. Docieramy do drzwi, w których potrzebne są trzy elementy, żeby je otworzyć. Trzy pieczęcie. Pójdziemy sobie najpierw może w prawo. No niestety teraz jakiś laser tutaj się pojawił, to zmienia trochę postać rzeczy. Impressive. They appear to be focusing sunlight into a laser-like beam. W takim razie najpierw spróbuję tutaj ustrzelić tego jednego gościa. Co tym laserem zawiaduje? Tylko trzeba dobrze przymierzyć. No, udało się. Jednego laseru się pozbyliśmy. Dobra, idziemy tutaj w takim razie. Odsłoneczki. Trzeba powtórzyła po mnie. No i słowo robię nawoływania, znowu słychać. No i mamy pierwszą pieczęć, symbol morza. Trafiłem z tym granatem.
zrobiliśmy twardzie, no. Cały czas słyszę jakiegoś gościa. No nic, idziemy dalej. You grab it. Roger. Come on, take okay, it. Roger. Kolejny laser, czy musimy uważać? No i po problemie. Dobra, pójdziemy sobie teraz tutaj. Trzeba nieźle tutaj rządzi z tym pistoletem. No nie, kolejny. Ale tam. Kolejna pieczęć to kolekcji, symbol ziemi. Okay.
za blisko podszedłem. Myślałem, że zdąży się strzelić. Thanks. Thanks, partner. No dobra, to idziemy dalej w takim razie. Oj, nie tędy. You grab it. Okay. Trzeba, mam nadzieję, że sobie poradzisz. Symbol nieba. Trzecia, ostatnia pieczęć. Tam jakiś większy goście się zbliża. Podniosłem ten klejnot, czy nie? Podniosłem chyba. Dobra, no to teraz pora wrócić do tych drzwi na środku. I udać się dalej. Take it. Roger. Jeszcze tu gdzieś jakiś kościół powinien być. Tradycyjnie ukryty klejnot. Dobra, zobaczmy, co też kryje się za tymi drzwiami. Schody, znowu schody. Zapisywanie. To jest dobry moment, żeby się przezbroić.
amunicja do tego nie będzie mi potrzebna. Roślinki leczące. No, na wszelki wypadek dwie roślinki leczące weźmiemy. Granaty. No, wezmę oślepiające. Chyba tyle. Mamy łamigłówkę. I see. There's a trick to getting out of here. Trzeba odpowiednio skierować ten. Those beams are dangerously focused. Trzeba odpowiednio skierować ten laser. Jest tu coś ciekawego? Nie, nie widzę. Teraz... Może zanim rozwalę ten słupek, poustawiam to pozostałe zwierciadła. To też trzeba odwrócić. A szewa już jest na górze i zdaje się, że podniosła tutaj krajnoci był. Droga wolna. Another one down. What's next? Teraz, co teraz? Może zajrzymy najpierw tutaj. Tu mamy kolejny emblemat do kolekcji. Teraz tak, pytanie, jak tu skierować te zwierciadła, żeby otworzyć te drzwi. Może najpierw spróbujemy tutaj zobaczyć, co jest. Pułapka. Ale właśnie na taką okazję wziąłem ze sobą granaty oświetlające. Okej,
co jeszcze? Amunicja z tego pistoletu. No i tutaj też. Dobra, teraz tak. To będzie trzeba przekręcić tutaj w bok. Też. A, tutaj trzeba wycelować. Tak patrzę, że... Czy to będzie pasować wszystko? O, w ten sposób otworzyłem dodatkowe drzwi, do których normalnie nie trzeba wchodzić, ale można. A tutaj jest sporo skarbów do podniesienia. Tradycyjnie zbieramy wszystko, co się da. Węże znoszące jajka. No dobra, to chyba wszystko w tym pomieszczeniu. Idziemy dalej. Teraz tam na drugą stronę. Okej, to chyba wszystko. Teraz trzeba skierować inaczej gdzieś lasery. Dobra, przełączymy najpierw tego tutaj. Teraz to zwierciadło skierujemy w tamtą stronę. No, żeby tam laser dotarł. No i droga wolna. No chodź, trzeba. No i tutaj już jest dobry moment, żeby przerwać odcinek. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na przyszłe materiały. Zapraszam również do komentowania, oceniania filmu, subskrypcji i do usłyszenia. Cześć!